Historia Wasilkowa liczy sobie prawie 500 lat. Większość mieszkańców naszego miasta doskonale zna datę nadania praw miejskich. 8 grudnia 1566 roku król Zygmunt August nadał prawa miejskie. Natomiast niewielu zastanawia się, co było wcześniej. Otóż historię można porównać do dóbr materialnych, które są w gruncie w ziemi. Te dobra, jeśli są nieodkryte, niepokazane, można powiedzieć, że w tym obszarze nic się nie dzieje. Dopiero jeśli przychodzą fachowcy, geolodzy, odkrywają, że w ziemi są złoża ropy, węgla, czasami kamieni szlachetnych, kiedy je się zinwentaryzuje, wydobędzie, wtedy można śmiało powiedzieć, że ta okolica jest bogata w pewne zasoby, że ma duży potencjał. Podobnie jest z historią. A żeby mówić, że miasto, czy Wasilków, czy inne, mają bogatą tradycję, mają bogatą historię, trzeba to zinwentaryzować, trzeba opisać, trzeba wydobyć na światło dzienne i też pokazać wszystkim mieszkańcom, że tak jest. Pozwolę sobie na pewną dygresję. Otóż 30 lat temu, po zmianie systemu, kiedy były pierwsze wybory do Rady Miejskiej, wraz z innymi zostałem radnym. Wybrany byłem przewodniczącym Rady Miejskiej, później przez prawie 22 lata pełniłem funkcję burmistrza Wasilkowa. I ku mojemu takiemu rozczarowaniu wtedy zauważyłem, jakżeż uboga jest literatura dotycząca miasta Wasilkowa. Niewiele można było przeczytać, niewiele można było dowiedzieć się, co działo się na przestrzeni wieków. W samym początku zaczęliśmy wydawać Gazetę Wasilkowską, nawiązaliśmy współpracę z historykami białostockimi, z doktorem Przemysławem Czyżewskim, z Jarmolikiem, z innymi, którzy na łamach Gazety Wasilkowskiej pisali artykuły dotyczące Wasilkowa. Zaczęliśmy też wydawać publikacje. Pierwszą publikację, którą wydaliśmy na 430-lecie nadania praw miejskich, którą mam przed sobą, jest to książka wydana i w części napisana przez profesora Józefa Maroszka, Wasilków, miasto renesansowej harmonii. Potem przyszły kolejne książki, wydawane też przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej. I dzisiaj można powiedzieć, że wiedza dotycząca historii Wasilkowa jest już znacznie poszerzona. Co nie znaczy, że przed nami wszystkimi jeszcze nie ma, przed nami wszystkim jeszcze wiele pracy, penetracji archiwów, szczególnie w Wilnie, szczególnie w Grodnie. Na to trzeba wiele czasu. Otóż mówiąc o historii miasta, warto się zastanowić, jak to się stało, że założono Wasilków, że można było tu utworzyć się miasto. Od czasu XI, XII, XIII czy do połowy XIV wieku obszar ziemi wasilkowskiej było to pogranicze. Pogranicze między księstwem mazowieckim, księstwami ruskimi, halicko-włodzimierskim, później księstwem litewskim, gdzie stale, można powiedzieć, była wojna. Jedni na drugich najeżdżali i trudno mówić, że były jakiekolwiek warunki do tego, ażeby na terenie dzisiejszego Wasilkowa pojawili się pierwsi mieszkańcy. Około 17 lat temu na 150-lecie wyświęcenia Cerkwi Prawosławnej w Wasilkowie wydano pewną taką broszurkę. W niej zawarto dosyć elektryzującą informację, że w połowie XIII wieku
Książę Halicko-Wołyński Wasilko założył na terenie dzisiejszego Wasilkowa gród warowny, jak też wybudował cerkiew. Gdyby się udało udowodnić, że tak było, byłaby to sensacja na skalę naszego regionu. Przez wiele lat szukałem potwierdzenia tego faktu. I muszę dziś powiedzieć, że żadne źródła historyczne nie potwierdzają takiego faktu. Owszem, w tamtym czasie księstwo halicko-wołyńskie w okresie roku 1260 sięgało do obszarów Wasilkowa, natomiast nie ma żadnych śladów, czy to w kronikach halicko-wołyńskich, w tak zwanym latopisie chipackim, czy też w kronikach pruskich wydawanych czy pisanych w podobnym okresie, nie ma najmniejszej zmianki, ażeby w tym obszarze na terenie ziemi wasilkowskiej założony był jakikolwiek gród. W okresie wczesnego średniowiecza nagminne były najazdy książąt, jak wcześniej wspomniałem, ruskich na mazowieckich na litewskich. Było to pogranicze, które było w ogniu. Dopiero przyszedł pewien moment przełomowy, kiedy wszystko to zmieniło się. Otóż w 1385 roku zawartą Unię w Krewie. Unia w Krewie mówiła o tym, że królowa Jadwiga Andegaweńska poślubi wielkiego księcia litewskiego, który to zostanie władcą tak korony polskiej, jak też wielkiego księstwa litewskiego. Była to obopólna korzyść. Litwini czuli, że przyszedł moment, ażeby wyzbyć się swojej wiary, ażeby przyjąć wiarę katolicką i szukali najlepszego rozwiązania, z czyjej ręki tą wiarę przyjmą. Alternatywą było albo strona polska, albo strona krzyżacka. I ta unia, czyli porozumienie tych dwóch państw, stworzyło możliwości do w miarę intensywnego rozwoju naszych terenów na obszarze Białostoczyzny, na obszarze ziemi wasilkowskiej. Przyszedł okres jagielloński. Przełomowym momentem był okres Zygmunta Starego, jego małżonki Bony, kiedy to król Zygmunt Stary darował prywatną własność na zachodnich rubieżach Wielkiego Księstwa Litewskiego i królowa Bona okazała się bardzo dobrą gospodynią. Zarządzała swoimi terenami, zakładała nowe miasta, nowe osiedla. Podobnie było w Wasilkowie. Można sobie wyobrazić, jak wyglądał Wasilków w momencie zakładania miasta. Była to nieprzebrana puszcza, rzeka Supraś, rzeka dzisiejsza Czarna, i pojawiła się, jak to później nazwano, Wielka Droga. Była to droga między Białymstokiem, a dalej południem i zachodem Polski, a Wielkim Księstwem Litewskim Grod. Zakładając miasto, myślano o dużym, czy bardzo dużym rozmachu. Wymierzono obszar około
2700 hektarów. Wkomponowano w układ przestrzenny istniejącą drogę. Rynek, który został zbudowany, jest bardzo, bardzo nietypowy. Większość rynków, które są z tego okresu, czy to w Augustowie, czy innych miejscowościach, ma regularny wygląd prostokąta. Podobnie jest w Wasilkowie, z tym, że w środek została wpisana ta droga, która biegła z Białegostoku w kierunku Grodna. To król Zygmunt August wydał polecenie, chociaż swego czasu były lansowane niektóre teorie, że to Wołowicz, Grzegorz Hołowicz założył miasto. Uż, Grzegorz Hołowicz rozmierzył miasto z rozkazu królewskiego i je zakładał. Natomiast tym właścicielem miasta w dobrach prywatnych królewskich był Zygmunt August. Zanim nadano prawa miejskie, już miasteczko było zasiedlone. Szacuje się, że w tym czasie mieszkało w granicach 200-300 mieszkańców. I przyszedł moment, gdy starano się o nadanie praw miejskich. 8 grudnia 1566 roku król Zygmunt August, wysłuchawszy próśb mieszczan wasilkowskich, podpisał dokument nadający prawa miejskie. Była to już w dużej mierze formalność, pewien rytuał, bo zakładając miasto, zapewne władca liczył też, że należy w przyszłości nadać prawa miejskie, ażeby wszelkie atrybuty miasta były spełnione. Szczęśliwie tak się złożyło dla Wasilkowa, że w archiwum białostockim istnieje dokument, oryginalny dokument z 1750 roku, kiedy to król August II Mocny potwierdza nadanie praw. W tym dokumencie są przepisane bardzo dokładnie wszelkie zapisy z dokumentu oryginalnego. Miasto było założone na prawie magdeburskim. Król nadawał pewne przywileje, między innymi określał opłaty, jakie wpływały do tak zwanej skrzynki miejskiej, czyli do miasta, między innymi opłatę mostową, o czym świadczy, że już zakładając miasta nad brodem, nad rzeką Supraś, był most i opłata wynosiła 2 grosze polskie od wozu przejeżdżającego przez most. Król jednocześnie zadbał o potrzeby duchowe mieszkańców. 2 dni później została erygowana parafia wasilkowska. I tu też w przypadku parafii znajdują się te dokumenty z XVIII wieku potwierdzające fakt nadania czy też utworzenia parafii. Wszelkie dokumenty, które świadczą niezbicie, że w dniu 10 grudnia 1566 roku król Zygmunt August polecił utworzenie parafii, czyli wybudowanie kościoła, nadał odpowiednie uposażenie w tej parafii w postaci gruntu. Szacuje się, że było to w granicach, przeliczając w dzisiejszych hektarach,
275 hektarów gruntu, co jest na pewno dużą powierzchnią, która miała zapewnić plebanowi utrzymanie kościoła, utrzymanie w przyszłości tak zwanego szpitala, chociaż to jest to nazwa na wyrost. W późniejszym okresie było to pomieszczenie, gdzie można było w nim mieć i opiekować się dwoma, trzema osobami, które to wymagały opieki, a nie miały zapewnione swoich rodzinach. Kościółek pierwszy został zbudowany w miejsce dzisiejszego kościoła w Przymienia Pańskiego przy ulicy Kościelnej. Można się zastanawiać, dlaczego w tym miejscu. Kilka faktów przemawia za tym, że była to kwestia gruntu, które w tej części dzisiejszego miasta Wasilkowa było wymierzone na potrzeby parafii. Niektórzy historycy twierdzą, że był to przemyślany, wizja taka renesansowa. Jeśli się jedzie drogą w kierunku północy na Sokółkę i w kierunku Grodna, gdzie można wtedy obserwować, podziwiać na wzgórzu piękny na ówczesne czasy kościół. Natomiast czas pokazał, że mieszkańcom Wasilkowa, mieszczanom, kmieciom, to położenie nie było nazbyt dogodne. Wasilkowianie wiedzą o położeniu Wasilkowa i o tak zwanym Starorzeczu. Jeszcze pamiętam i my pamiętamy z mojego pokolenia, że na tym Starorzeczu, na tak zwanym Ługu, w okresie zimowym były duże rozlewiska, gdzie się jeździło na łyżwach czy gdziekolwiek. W okresie XVI wieku przypuszcza się, że tam niemalże płynęła odnoga rzeki Supraś. Był to teren bagnisty, był to teren trudno dostępny. Można sobie łatwo wyobrazić, że wielu mieszczan, kmieci, jak szło do kościoła, przychodzili na mszę świętą, utaplani w błocku, w czymkolwiek. No i to doszło do tego, że na początku XVII wieku, gdzieś tam w okresie 1600-1651 roku, przeniesiono kościół do centrum Wasilkowa, w miejscu dzisiejszego kościoła, tak zwanego nowego, przy ulicy Kościuszki. Jest dosyć ciekawy taki fragment z tego czasu, dokument, który mówi o przeniesieniu kościoła, a który też nie najlepiej świadczy o ówczesnym proboszczu w Wasilkowskim. Otóż władze miejskie zawarły pewne porozumienie z proboszczem, że kupią przy rynku plac, przeniosą kościół, a po przeniesieniu kościoła pleban udostępni czy przekaże grunty, gdzie stał pierwotny. Owszem, przeniesiono kościół, ale były trudności z odzyskaniem tych gruntów. Jak pewien dokument mówi, proboszcz nadal swoje bydło wypasał na tym terenie. Co nie świadczy o tym, ten drobny incydent, że jakiekolwiek były, patrząc na dzieje kościoła, czy też kościołów katolickich na terenie Wasilkowa, były zadrżenia czy niesnaski. Ten kościół był wykorzystywany, użytkowany przez kolejne
około 140 lat. Mówiąc o kościołach katolickich na terenie Wasilkowa, trzeba też wspomnieć o kościele grekokatolickim, czyli kościele unickim. Dla większości z nas dzisiaj się wydaje, jak się mówi kościół katolicki, jest to jeden kościół, który dzisiaj istnieje. Natomiast w tym okresie mieliśmy do czasów rozbioru mieliśmy dwa kościoły katolickie. Rzymskokatolicki i grekokatolicki. Od momentu Unii, która była zawarta w 1569 roku pomiędzy papiestwem a hierarchami ówczesnej cerkwi prawosławnej na tym terenie, doszło do unifikacji, do zbliżenia, czy też do zjednoczenia części cerkwi prawosławnej z kościołem katolickim. Polegało to między innymi, że ta część hierarchów wraz ze swoimi wiernymi uznali prymat papieża rzymskiego, ale to, co najważniejsze, uznali większość dogmatów, które obowiązywały i obowiązują w Kościele katolickim. Warunek był też taki, czy porozumienie przewidywało, że Kościół unicki zachowa swoją liturgię, wiele elementów pozostałych z cerkwi prawosławnej. I dokumenty, które istnieją, mówią jednoznacznie o pierwszej cerkwi w Wasilkowie. Wspomina się w okresie 1669 roku, że była cerkiew unicka. Nie ma też śladów, ażeby gdziekolwiek, mówiąc o dowodach pisanych, że na terenie Wasilkowa, czy też ziemi wasilkowskiej, była cerkiew prawosławna. Cerkiew unicka w tym czasie była przy ulicy wybiegającej z północno-zachodniej pierzei rynku, przy dzisiejszej ulicy Mickiewicza, tam gdzie dziś znajduje się plebania parafii prawosław. Przez kilka wieków unici, jak też katolicy, żyli w pełnej zgodzie. Wiele dokumentów pokazuje, szczególnie w tym późniejszym okresie XVII wiek, że bardzo często odprawiano wspólne modlitwy. Różne koleje losu przechodził Kościół katolicki, gdzie część brało śluby w kościele unickim, gdzie też wiele było tych wspólnych elementów. Mówiąc o historii kościoła grekokatolickiego, unickiego, trzeba powiedzieć o historii świętej wody. Święta woda, podobnie jak sanktuaria, dzisiaj prawosławne, ale w tamtym czasie były to miejsca kultu kościoła grekokatolickiego. Mam na myśli Chodyszewo, Grabarkę, Święta Woda. Zakładano je po wielkim pomorze, po wielkiej epidemii, która rozlewała się, podobnie jak dzisiaj mamy SARS-2. Wtedy epidemia, tak zwane morowe powietrze,
gdzieś tam w okresie od 1702 roku do przez kilka lat od południa w kierunku północy przesuwała się. Wiele, wiele osób umierało. Wiele osób, wiedząc, że właściwym jest, ażeby nie być pewnych skupiskach, zbierali się przy różnych źródełkach, tam przebywali i powoli zaczęto pewną tworzyć, być może legendę, być może było to faktycznie tak jak przy legendzie Świętej Wody, że w tym miejscu, nad tym źródełkiem osoba niewidoma, gdy przetarła oczy, jednocześnie modląc się głęboko do Matki Boskiej, odzyskała ten wzrok. Z czasem te miejsca były coraz bardziej nawiedzane. Pewna informacja, czy też wierzenie, że woda ma cudowne właściwości. Pewnie większość miała też tą świadomość, że te cudowne właściwości powinny być poparte głęboką wiarą w to, wiarą w opatrzność boską. I częściowo zaczęto gdyby ten kult formalizować. W przypadku Świętej Wody w ubiegłym roku obchodziliśmy 300-lecie wyświęcenia tego miejsca, bo nad tym źródełkiem zbudowano pierwszą kapliczkę i w 1719 roku arcybiskup Chłonicki Kiszka wyświęcił to miejsce. Różne koleje losów przechodziło to miejsce. Przez ponad 100 lat było to miejsce kultu Kościoła grekokatolickiego, co nie znaczy, że wspólnie z nimi nie modlili się, nie przychodzili, nie przyjeżdżali tu wierni Kościoła rzymskokatolickiego. Zapewne jeśli byli prawosławni, znawcy cerkwi prawosławne, oni też w tym miejscu się modlili, bo łączyła ich wspólna wiara, łączył ich Jezus Chrystus, Matka Boska Bolesna, do której zanosili swoje cierpienia, zanosili swoje boleści, gdzie oczekiwali pomocy w różnych swoich życiowych sprawach. Tak jak wspomniałem, miejsce to z czasem ulegało rozbudowie, ulegało przebudowie, pojawiła się pierwsza kapliczka, pojawiła się kaplica. Pierwotnie było tak, że to wewnątrz tej kaplicy było to źródło. Aż kiedy przyszły rozbiory w 1795 roku, władze carskie doprowadzały do stopniowej likwidacji kościoła unickiego. I w 1836 roku doszło do likwidacji tego kościoła. Wierni w miarę, w sensie niemalże administracyjnym, z dnia na dzień stali się wyznawcami cerkwi prawosławnej i mocą edyktu carskiego kapliczka wraz z cudownym źródłem, z tym terenem zostało przekazane cerkwi prawosławnej. Dopiero po wyzwoleniu w 1920
pierwszym roku władze już niepodległej Rzeczypospolitej przekazały kaplicę w Świętej Wodzie wraz z cudownym źródełkiem parafii katolickiej. Mówiąc o historii kościoła wasilkowskiego, trudno nie wspomnieć pewnego charakterystycznego momentu, który pokazuje wielki patriotyzm mieszkańców Wasilkowa, jak też przywiązanie do wiary katolickiej. Otóż po rozbiorach w 1663 roku wybuchło powstanie styczniowe. Część mieszkańców włączyło się w działalność powstańczą. Kilku czy kilkunastu, o których wiadomo, uczestniczyli czynnie, będąc w oddziałach powstańczych. Między innymi tą bardzo pozytywnie wbijającą się postacią, patrząc na ten aspekt religijno-patriotyczny, był ksiądz Lebedziński. Ksiądz Lebedziński, który w tym czasie pełnił obowiązki proboszcza wasilkowskiego, jak rok po powstaniu władze carskie zarzucały mu, że sprzyjał powstańcom, że odwiedzał ich obóz, że spowiadał, że rozgrzeszał, to według władz było niewybaczalnym przestępstwem. Ksiądz Lebedziński został aresztowany. Wprawdzie nie udało się w procesie sądowym, który odbywał się w Sokółce, udowodnić tych zarzutów. Tym niemniej został na 10 lat zesłany do guberni tomskiej, na zesłanie. Perfidią ówczesnych władz było to, że po zwolnieniu z zesłania przebywał przez kilka miesięcy w Białymstoku, ale miał zakaz pobytu, chociaż jednodniowego, w swojej parafii, w swoim kościele wasilkowskim, ażeby odprawić mszę świętą. Wyjechał do Warszawy, gdzie zmarł. Szkoda, ale wszystko jeszcze przed nami, ażeby historię życia w działalności księdza Lebedzińskiego wyciągnąć, pokazać, opisać, bo jest to osoba z tego okresu godna pokazania, godna naśladowania, godna tego, ażeby znalazła swoje miejsce w historii miasta. Represje carskie spotkały po powstaniu mieszkańców z dwojakiego powodu. Po pierwsze, że byli prawdziwymi Polakami, po drugie, że byli katolikami. Władze carskie, wykorzystując, że kościółek wasilkowski był już w dosyć takim stanie technicznym już zużytym, twierdziły, że nie nadaje się do użytkowania i że należy go zamknąć i rozebrać. W 1863
szóstym roku, początkowo w kwietniu, zabroniono odprawiania w procesji na zewnątrz kościele, co było już dużą szykaną. Później zadecydowano, że kościół trzeba zamknąć, a dzwon z wieży kościelnej należy przekazać parafii prawosławnej do ich użytku. Wykorzystano pewien pretekst, tak jak z niektórych dokumentów wynika, że do władz zgłosiła się mieszkanka Wasilkowa, która to w pewnej mierze była fundatorką tego dzwonu, która stała się od pewnego czasu wyznawczynią cerkwi prawosławnej i że zażądała, ażeby przenieść dzwon do cerkwi prawosławnej. Na pewno był to pewien tylko wybieg, a jednocześnie taka informacja była puszczona po to, ażeby jeszcze bardziej skłócić między sobą wyznawców Kościoła katolickiego i wyznawców cerkwi prawosławnej. Było to nagminnie stosowane na tej zasadzie dziel i rządź, ażeby wywołać pewne reakcje, na które liczyły władze carskie. I przyszedł moment, gdy chciano odebrać dzwon z kościoła Wasilkowskiego. Był to okres lipca. Jeśli parafianie się o tym dowiedzieli, doszło do sławnej obrony kościoła, szczególnie w tej obronie uczestniczyły kobiety, dzieci, jak też mężczyźni. Przez 2 tygodnie, dzień i noc, trzymano wartę do kościoła. Ustalono by było, że w razie jakiekolwiek prób będzie się bić w dzwony, ażeby się zbiegli mieszkańcy, ażeby nie dopuścić do zabrania dzwonu. Mieli tą świadomość, że ten dzwon jest pewnym symbolem, że jeśli już dzwona nie będzie, to i nie będzie kościoła. Przyszedł taki moment, że ściągnięto kozaków w sile około 30 osób, które to przy pomocy szabel, przy pomocy koni rozgoniono parafian. Wielu było rannych, wielu było poszkodowanych. Natomiast dzwonu tego nie zabrano. Rok później uczestnicy czy tego protestu obrony kościoła i obrony dzwonu Wasilkowskiego zostali w Sokółce skazani kilku na więzienie na okres 2 lat. Duża część z nich poniosła kary finansowe. Natomiast tragedia katolików wasilkowskich na tym się nie skończyła. Czasem władze doprowadziły jednak do tego, że wyposażenie kościoła wasilkowskiego zostało przekazane do parafii w Korycinie. Kościół został opieczętowany, kościół został zamknięty, zabrano jednak dzwon. Aż przyszedł moment, że cerkiew wasilkowska uległa spaleniu. I ku wielkiej rozpaczy mieszkańców Wasilkowa, katolików, okazało się, że jednak można w tym kościele, który był dla nich zamknięty, utworzyć przez władze carskie tymczasowo cerkiew, ażeby prawosławni w tym budynku mogli korzystać. Z czasem
Kościół Wasilkowski został rozebrany i mieszkańcy zostali bez świątyni. Mogli korzystać z kościoła białostockiego, z kościoła w Dobrzyniewie, natomiast na terenie ziemi wasilkowskiej nie było żadnej świątyni katolickiej. Tym bardziej ten cios był dotkliwy, że wcześniej parafia też została zlikwidowana. Całe szczęście, że proboszcz parafii białostockiej, ksiądz Wilhelm Schwarz, odpowiadając na usilne starania wasilkowian, którzy zbierali pieniądze, którzy przygotowywali się do tego, ażeby wybudować swoją świątynię, zdecydował o jej budowie. Nie było to proste. Trzeba było uzyskać zgodę władz carskich. Wszelkie trudności zostały pokonane. Projekt kościoła sporządził pan Samotyja Lenz, który mieszkał w pobliskich Lęcach. Był to znany na w ówczesnym czasie projektant kościołów, kilkanaście kościołów zaprojektował w okolicy Białego Stoku. I w 1880 roku rozpoczęto budowę kościoła, który to dzisiaj kościół jest pod wezwaniem przymienia pańskiego. Budowa trwała krótko, bo już 8 grudnia 1883 roku kościół został wyświęcony i mogli wasilkowianie cieszyć się swoją świątynią. Mówiąc o historii kościoła wasilkowskiego, trudno pominąć osobę księdza Wacława Rapczyńskiego. Mieszkańca Wasilkowa jest to osoba spośród duchownych najbardziej znana, najbardziej charakterystyczna, dla tego okresu powojennego. Otóż w 1947 roku do Wasilkowa przyjechał ksiądz Wacław jako wikariusz, zastępował z niedołężniałego już wtedy księdza proboszcza Gajlewicza i od 1 lipca 1949 roku został proboszczem wasilkowskim. Ksiądz Wacław Rapczyński przez okres 20 lat proboszczowania zostawił po sobie bardzo wiele. Zostawił po sobie charakterystyczne dobra materialne. Mam na myśli przebudowaną i rozbudowaną świętowodę. Wspaniały cmentarz wasilkowski z pięknymi figurami na tym cmentarzu. Jak też nowy kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej przy ulicy Kościuszki. Jest to osoba fantastyczna. Jest to osoba na tamten czas bardzo nietypowa. Nawet patrząc na cmentarz wasilkowski, kiedy to w okresie stalinowskim, kiedy były z różnych stron represje, ksiądz proboszcz w dużej mierze własnoręcznie rozpoczął budowę poszczególnych figur, poszczególnych stacji na cmentarzu, między innymi Chrystusa Zmartwychwstałego, Chrystusa w Ogrójcu, ogromnego anioła z trąbą. Był to pewien zamysł pewnej w drogi krzyżowej między Świętowodą a Wasilkowem i
niespotykaną jest rzeczą, tak wtedy, jak teraz, ażeby był proboszcz, który zadbał o takie sprawy. W wydanych książkach, które zostały przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej przygotowane, określamy w jednej jako kapłan niepokorny, a drugi jako kapłan o artystycznej duszy. Bo z jednej strony był to kapłan niepokorny, który wbrew przeciwnościom losu próbował budować kościół wasilkowski, chociaż początkowo nie miał na to żadnych zgód. Budował kalwarię z Świętowocką, gdzie te poszczególne elementy stacji tej kalwarii w 1956 roku, 14 stycznia, zostały przez władze komunistyczne zniszczone. Kapłan niepokorny, który miał określony cel. Kto dzisiaj mówimy, był to kapłan, który służył przede wszystkim Bogu, ale też ludziom. Potrafił zjednać mieszkańców. Dziś w Wasilkowie i przez te lata funkcjonuje bardzo dużo anegdot związanych z księdzem Wacławem Rabczyńskim, który potrafił do każdego niemalże z mieszkańców zwrócić się aniołku, który jest to fakt autentyczny, kiedy na budowę kościoła przywieziono cegłę, potrafił zajść do gospody i powiedzieć tym mniej lub bardziej podchwieronym mieszkańcom, żeby przyszli i rozładowali cegłę i pomogli. Nie było czegoś takiego, że ktoś odmówił. Pozostawił po sobie wielką wdzięczność w sercach, w umysłach mieszkańców i pozostawił te dobra material, piękną świętowodę, piękny cmentarz pogrzebalny, jak też nowy w kościół w Wasilkowie. W tym roku obchodzimy rocznicę tragicznych wydarzeń. Rocznicę, która dotyczy rodzin wasilkowskich, rodzin z całej Białostoczyzny. To są chwile i momenty wywózki mieszkańców na wschód. Otóż z chwilą rozpoczęcia II wojny światowej w Wasilkowie wkroczyli Niemcy. Było to 17 września 1939 roku, a jednocześnie, o czym mieszkańcy kilka dni później się dowiedzieli, w tym samym dniu od wschodu uderzyła Armia Sowiecka. Perfidią jest to, o której czytaliśmy, pamiętam, będąc w szkole średniej, w podręcznikach historii, gdzie było napisane, że Armia Radziecka w celu obrony ludności polskiej i białoruskiej zajęła wschodnie obszary Rzeczypospolitej. Nikt wtedy nie wiedział o tajnym pakcie Ribbentrop-Mołotow. Nikt nie wiedział, że jest to zmowa dwóch agresorów, którzy postanowili zlikwidować Rzeczypospolitą. Kilka dni po wkroczeniu Niemców, jak mówią niektórzy mieszkańcy Wasilkowa, ze zdziwieniem zauważyli, że na obrzeżach miasta pojawiły się tablice. Tablice, które się później okazało, postawili żołnierze niemieccy, którzy
to na tych tablicach napisali w języku rosyjskim, że tu są Niemcy, nie strzelać. Bardzo szybko okazało się, dlaczego i po co to zrobiono. Otóż 22 września do Wasilkowa wkroczyli Sowieci. Bardzo ciekawe jest, czy relacje, wspomnienia osób, jak zachowały się na ten fakt poszczególne osoby. Nie można tu generalizować, nie można mówić, że Polacy wszyscy byli przygnębieni i przybici tym faktem, że wasilkowscy Żydzi wszyscy cieszyli się i radowali. Faktem jest to, że część Polaków, którzy mieli poglądy komunistyczne, ale w dużej mierze młodzi Żydzi też o poglądach typowo komunistycznych, witali z wielką radością na rogatkach Wasilkowa nowych wyzwolicieli. Nowych wyzwolicieli, gdzie utworzono bardzo szybko bramę powitalną, gdzie chlebem i solą w ich witano. Szczególnie Żydzi, ale też Polacy szybko zorientowali się, na czym polega to wyzwolenie, na czym polega ta szczególna opieka przybyszy ze wschodu. Znacjonalizowano zakłady, zajęto sklepy, zaczęły się represje. W Wasilkowie w listopadzie, w końcu października, zaczęły się pierwsze aresztowania. Z mojej wiedzy, zebranych materiałów wynika, że przynajmniej 12 osób zostało aresztowanych, wywiezionych na wschód i o większości z nich do dnia dzisiejszego ślad zaginął. Z jakiego powodu byli wywiezieni? Przykładowo mieszkaniec ulicy Ciemnej, Kazimierz Bartulewicz, w czasie kampanii wrześniowej był ułany. Był zwykłym żołnierzem. Po rozbiciu jednostki wrócił do Wasilkowa w mundurze ułana. Przez kilka dni nie wychodził. Pojawił się raz, drugi w mieście. Ktoś go zauważył. Oczywiście usłusznie doniósł agentom NKWD i został aresztowany. Część, tak jak prawdopodobnie mieszkaniec Wasilkowa, Antoni Falkowski, coś tam niepochlebnego powiedział na temat władzy radzieckiej. Wystarczyło to, ażeby zabrać go, wywieźć w nieznanym kierunku. Władze sowieckie przez ten okres do lutego 1940 roku przygotowywały się skwapliwie do wypełnienia pewnych rozkazów podjętych na Kremlu przez Stalina, ażeby wyłapać element polski, element patriotyczny, element, który by w przyszłości przeszkadzał w budowaniu państwa tak zwanego robotniczo-chłopskiego, państwa dobrobytu. W pierwszym etapie przystąpiono do wywózek pracowników służb mundurowych, leśników, innych i z Wasilkowa wywieziono kilkanaście rodzin. Te relacje osób są niesamowicie drastyczne.
niesamowicie przygnębiające, które pokazują, w jaki sposób traktowano mieszkańców, obywateli Rzeczpospolitej. Otóż 10 lutego 1940 roku był to okres niesamowicie mroźny. Do części domów, do części zamieszkałych przez nich rodzin, nad ranem, w nocy weszli agenci NKWD, weszli też z niektórymi miejscowi pomocnicy, tacy czy inni, którzy się wysługiwali władzom sowieckim, którzy pomagali przygotowywać listy osób do wywozu. Obudzona rodzina dostawała czas pół godziny, godzinę, ażeby spakować się, ażeby zabrać ze sobą niezbędny dobytek. Zostali przewiezieni na stację kolejową, gdzie kompletowano składy pociągu, gdzie zwożono z poszczególnych miejscowości mieszkańców. Wieziono ich przez okres około 3 tygodni. Warunki były nie do pomyślenia. Otóż w zwykłych wagonach towarowych, tak zwanych wagonach bydlęcych, po obu stronach wagonu były drewniane prycze, po środku jakiś piecyk, czyli koza. W rogu wagonu, jako miejsce do toalety, była wycięta zwykła dziura w podłodze, gdzie stłoczone osoby, w wagonach było 50-70 osób, gdzie swoje potrzeby fizjologiczne załatwiano do tego otworu. Mieszkańcy, którzy Pasikowa, tak jak innych miejscowości, którzy byli więzieni w tych transportach, byli skazani wyłącznie na siebie. Jeśli mieli zapasy żywności, to z tego czerpali. Jeśli ktoś nie miał, a tacy się zdarzali, no to władze dochodziły do wniosku, że to jest jego problem. Było tak, że pociągi zatrzymywały się średnio co 2 dni, po to, żeby można było z każdego wagonu kilka osobom wyjść i przynieść tak zwaną kipiatotkę. Była to gorąca woda i tak jak relacjonują, bardzo często była to woda z lokomotywy, w którą to spuszczano, którą to ci mieszkańcy pili, a miejsce spuszczonej wody maszyniści uzupełniali nowe. Różne są relacje mieszkańców, jak zachowywali się i poszczególni soldaci, jak zachowywali się ci, którzy wykonywali rozkaz. Część z nich było bardzo rygorystycznych, część z nich są relacje, że potrafili zastosować różne szykany jeszcze dodatkowe wobec mieszkańców, ale też trafiają się, chociaż rzadko, relacje, które mówią, że co niektórzy pomagali. Pomagali w podpowiedzeniu, co zabrać ze sobą, co z ubrań, co z jedzenia, co z wyposażenia. Bo też nie można powiedzieć, że wszyscy
czerwonoarmiści, no to byli typowi komuniści. W większości byli to Rosjanie, przedstawiciele innych narodów wschodnich, którzy, czy im się podobało, czy nie, byli wcielani do armii i mieli wykonywać pewne rozkazy. Na reakcję na wywózkę rodzin Wasilkowskich różnie reagowały też środowiska czy osoby pochodzenia żydowskiego. Pojawiały się relacje, że w dużej mierze to przedstawiciele tej nacji donosili, pomagali przygotowywać listy do wywózek, gdzie też część z nich zapewne cieszyło się, że nareszcie będzie można mieć odwet na polskich panach. Ale też się zdarzały sytuacje inne. Opowiadał mi jeden z mieszkańców z Wasilkowa, pan Wojciech Żukowski, gdzie w okresie już tej ostatniej wywózki, czyli w granicach 19 czerwca 1941 roku, na 2 tygodnie przed wybuchem wojny rosyjsko-sowieckiej, wieczorem do ich domu, do okna zastukała mieszkająca nieopodal Żydówka i mówi: panie Żukowski, Sowieci u nas w domu siedzą, piją, cały sztab, i przygotowują listy do wywiezienia, analizują, czytają, i między innymi wy jesteście. Uciekajcie szybko, bo jak nie, to was w nocy wywiozą. Pan Żukowski mówi, że ojciec załadował na furmankę najpotrzebniejsze rzeczy i w wielkiej tajemnicy wyjechali z Wasilkowa w kierunku zachodnim. W ich przypadku dobrze się stało, że wybuchła wojna, że nie było po kilku dniach w Wasilkowie wojsk sowieckich i mogli wrócić. I tak jak on mówi, prawdopodobnie dzięki tej Żydówce uniknęli najgorszego losu. Bardzo wstrząsające są zeznania osób. W ostatnim roku i do dnia dzisiejszego przygotowuję publikację książkową dotyczącą wywózek rodzin Wasilkowskich. A wzięło się to stąd, że na początku lat 90. podczas spotkania z kołem Sybiraków przekazali oni mi jako ówczesnemu burmistrzowi kilka wykazów osób, które były wywiezione na wschód. Między innymi nazwiska osób, które zginęły, które zmarły. I wtedy ktoś powiedział mi: wie pan, może panu się kiedyś to przyda. W ubiegłym roku, kiedy zbliżała się rocznica 80. wywózek, doszedłem do wniosku, że jest to ostatni czas, ażeby opisać historię tych rodzin. Miałem i mam świadomość, że jeśli tego teraz nie zrobię, to w przyszłości już nikt nie dojdzie. Nikt nie dojdzie, kto to był z tych wykazów, jakie to rodziny, bo nawet spośród wywiezionych w trzech etapach, czyli 10 lutego 40 roku, później 13 kwietnia też 40 roku i na koniec 20 czerwca 40 roku, załóżmy, były trzy rodziny Sochoni. Kto będzie mógł za rok, za 5 lat,
czy za 10, szczególnie nie będąc mieszkańcem przez te lata Wasilkowa, dojść, kto to był i zidentyfikować te osoby. Podczas zbierania materiału okazuje się, że rozmawiając z mieszkańcami, pojawiają się nowe nazwiska, nowe osoby, które w tym czasie były wywiezione. Nie sposób jest, ażeby tu w tej chwili wyrazić te wszystkie wspomnienia, żale, pretensje, które to, o których mówią wywiezieni. Tak szczęśliwie się trafiło, chociaż dzisiaj już żyje dosłownie spośród tych ponad 100 osób, 2 czy 3 osoby, gdzie można było natrafić na archiwum w Warszawie na bardzo obszerne relacje niektórych z tych osób, gdzie można było uzyskać z archiwum Polskiego Radia Białystok wspomnienia nieżyjącego już pana Poznańskiego. Mówiąc o panu Poznańskim, jest to osoba bardzo nietypowa i godna przypomnienia. Otóż został on wywieziony wraz z matką, wraz z babcią, z rodzeństwem, gdzie przeszli na wschodzie całą gehennę, gdzie zmarła jego matka, dwoje rodzeństwa, i udało, wcześniej był wywieziony ojciec, który zaginął w niewiadomej okoliczności. Natomiast w latach 90. pan Edward Poznański doprowadził do tego, że pokonując wszelkie trudności, pojechał w miejsce, gdzie przebywał, w Kazachstanie, gdzie odnalazł grób swojej matki, a później ufundował pomnik. Rzadko to się zdarza, ażeby ktoś doprowadził do takiej sytuacji. Można długo rozmawiać, sądzę, że w przyszłym roku uda mi się w formie książkowej wydać tą publikację, łącznie z relacjami poszczególnych osób, bo jak się czyta te relacje, to wtedy można zauważyć ten tragizm, to wszystko, co te osoby przeżyły. Natomiast te wywózki nie zakończyły się w 1941 roku. Bo jak wiemy, zaczęła się wojna sowiecko-niemiecka w 1941 roku. No i przyszedł rok 1944. Przez kilkadziesiąt lat mówiono nam, że nastąpiło wyzwolenie. Pamiętam, w podręcznikach, w historii szumnie o tym pisano, całą historię PKWN-u, całą historię tworzenia nowej władzy. Wpajano nam, że przyszli nasi przyjaciele ze wschodu, ażeby przynieść nam wolność, i bardzo szybko, tak w Wasilkowie, jak w innych miejscowościach, zorientowano się, na czym ta wolność polega. Armia sowiecka wkroczyła do Wasilkowa w lipcu 1944 roku. Wystarczyło kilka miesięcy, żeby rozpracować, przy pomocy oczywiście usłużnych donosicieli,
kto był kim, i rozpoczęto aresztowania. Aresztowania w pierwszej kolejności osób, które były związane z podziemiem niepodległościowym, ale też kilkanaście osób, w tym rodziny, tak jak rodzinę Bejtmanów, wywieziono, do końca trudno powiedzieć z jakiego powodu. Wywieziono rodzinę Bejtmanów, czyli pana Ludwika Bejtmana, jego małżonkę, jego dwójkę dzieci. I prawdopodobnie było to następstwem, po pierwsze, przed wojną był on radnym w Radzie Miejskiej, był działaczem związkowym, nie był osobą tuzinkową. Natomiast tak jak wspominają żyjący członkowie rodziny, czy też pani Jadwiga Burzyńska z domu Bejtman, która była wywieziona, prawdopodobnie zadecydowało to, że zaraz na początku 1944 roku, jak weszli Sowieci, jak była tworzona w Wasilkowie tak zwana nowa władza ludowa, wybrany czy kandydujący na burmistrza Wasilkowa, kiedyś po mszy powiedział do pana Ludwika: to co, panie Ludwiku, będziemy tworzyć nową władzę? Na co ten odpowiedział, że z tą władzą nie jest mnie po drodze. Prawdopodobnie to wystarczyło, ażeby tak on, jak jego małżonka i dwójka dzieci, zostali aresztowani w ich domu rodzinnym, później przewiezieni do Białymstoku, do siedziby NKWD na Ogrodowej. Kilkanaście dni różnych przesłuchań. Właściwie nie postawiono żadnych zarzutów. I podobnie tak jak innych, w listopadzie 1944 roku, chyba tymi samymi pociągami, czy podobnymi, przynajmniej z wyglądu, z budowy, z wyposażenia niemalże identycznymi jak w poprzednich latach, zostali wywiezieni do obozu w Ostaszkowie, w Razaniu, gdzie duża część z nich przebywała w tych obozach przez okres 2 lat. Warunki były tragiczne. Bardzo wstrząsające są to relacje, jak traktowano Polaków, jak tam żyli, jak byli traktowani. Pani Jadwiga Burzyńska mówi, że jak przyjechała tam, przekroczyła bramę, ku swemu zaskoczeniu zobaczyła wasilkowskiego nauczyciela, pana Lisa, który tak jak koń zaprzęgnięty wóz, w specjalną uprzęż, ciągnął wóz z innymi, w ten sposób pracując w obozie. Bardzo wstrząsająca jest relacja dotycząca rodziny Jaromskich. Otóż rodzina Jaromskich wtedy, pan Bronisław, jego żona Zofia i syn, który wówczas miał bodajże roczek, mieszkali w Wasilkowie. Wcześniej aresztowano Bronisława, który był w czasie wojny w strukturach w organizacji niepodległościowej. Pani Zofia została z synem sam. Pewnego wieczoru, już niemal nocy, gdzieś około północy, przyszedł żołnierz, który mówi, ażeby
wyszła na chwilę, bo potrzeba jest sprawdzenia dokumentów. Pani Zofia sądziła faktycznie, że chodzi tylko o bardzo krótką wizytę w celu sprawdzenia pewnych dokumentów. Wyszła z tym żołnierzem, ale okazało się, że był to tylko pretekst. Została aresztowana, została przewieziona do siedziby w NKWD w Białymstoku. I pozostało tylko to jedna tragiczna myśl, co dzieje się z synem Bogdana. Okazało się później, że sąsiedzi zauważyli jej aresztowanie. Nad ranem dziecko zostało przekazane do najbliższych krewnych w Białymstoku, a pani Zofia została po kilku dniach przetrzymywania w więzieniu, zapakowana z innymi do wagonu i wieziona do obozu w Ostaszkowie. Któregoś dnia na postoju, jak zatrzymał się pociąg, zauważyła swego męża. I jedno tylko pytanie, co z Bogdanem? I przez ten okres prawie 2 lat nie miała żadnej informacji, co się dzieje z jej synem. Tak to wyglądało, ta opieka przybyszy ze wschodu. Tak wyglądało między innymi wyzwolenie i tak wyglądało to budowanie nowego państwa, budowanie poprzez wywózki, poprzez gehennę, poprzez nieszczęście wielu osób. I dzisiaj jest to ostatni czas, ażeby wspomnienia tych osób opisać, ażeby pokazać, ażeby ich cierpienie, ich wyrzeczenia, ich tragedia nie była zapomniana.